Dzień dobry, witam Państwa na webinarze dotyczącym sytuacji ekonomicznej w związku z konfliktem na Ukrainie. Za chwileczkę zaczniemy. Poczekajmy jeszcze minutkę. Tak, widzę, że mamy już tutaj sporo słuchaczy i obserwatorów, także myślę, że możemy zacząć. Także jeszcze raz witam Państwa serdecznie na spotkaniu poświęconym sytuacji ekonomicznej w związku z agresją Rosji na Ukrainę i implikacjami, jakie stąd wynikają. Dziękuję, że Państwo znaleźli czas w tym trudnym okresie, żeby tutaj być z nami i posłuchać troszeczkę tego, co my mamy do powiedzenia i też może z nami też podyskutować w części ostatniej, jak po naszej prezentacji. Ja nazywam się Krzysztof Orlik, jestem dyrektorem Centrum Bankowości Doradczej, a więc jestem szefem sieci Private Banking ING Banku Śląskiego w Polsce i poprowadzę tutaj to spotkanie. Natomiast naszym głównym prelegentem będzie pan Wojciech Górny, który jest przedstawicielem NN Investment Partners TFI, naszego głównego partnera inwestycyjnego, który właśnie opowie nam o tym, co się dzieje i co z tego może wyniknąć. Jest tutaj też z nami pan Piotr Golański, który jest naszym ekspertem, naszym analitykiem, który pomoże też w tej części związanej z sesją pytań i odpowiedzi. Także myślę, że możemy uruchomić prezentację. Tak, także macie tu Państwo jeszcze raz nasz skład. Pan Wojciech Górny za chwileczkę rozpocznie prezentację. Ja oraz Piotr Golański reprezentujemy tutaj Private Banking Banku Śląskiego. Tak jak Państwu sygnalizowaliśmy, tematyka naszego spotkania będzie dotyczyła po pierwsze sytuacji gospodarczej, jaka zmienia się dosyć istotnie w związku z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jak ten konflikt wpływa na to, co się dzieje w Polsce, w krajach Europy, ale też w ogóle w gospodarce globalnej. W związku z tym na tej podstawie postaramy się opowiedzieć, co się dzieje także z klasami aktywów, czyli z tym, jak różne klasy aktywów, które są w naszych inwestycjach, w naszych funduszach, te, które też Państwo macie w swoich portfelach, jak one się zachowują dzisiaj i co może się z nimi wydarzyć w najbliższym czasie. I na koniec też pozwolę sobie powiedzieć parę słów na temat tego, jak my jako Private Banking Banku Śląskiego możemy Państwu tutaj pomóc w tym trudnym okresie, jeżeli chodzi o wsparcie Was w inwestowaniu. Także przesuwam już prezentację. Poproszę o głos pana Wojciecha Górnego. Dziękuję, Krzysztof. Witam Państwa serdecznie. Tak jak już zostało mi przedstawione, ja jestem z firmy NN Investment Partners TFI. Zajmuję się w naszej firmie sprzedażą i też kontaktami z klientami, dlatego tutaj dzisiaj się spotykamy. Natomiast ja też przez wiele lat, przez 15 lat byłem zarządzającym funduszami w różnych takich też krytycznych momentach, jak kryzys Lehman Brothers, czy później w COVID-zie. Więc jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania związane z takimi technicznymi aspektami inwestycji, to też myślę, że warto w drugiej części porozmawiać na ten temat. Ja sam mam tutaj odpowiednią licencję, ale tutaj małe takie zastrzeżenie z mojej strony, że to, co dzisiaj powiemy, proszę nie traktować tego jako prawną rekomendację czy doradztwo inwestycyjne. Na to musielibyśmy mieć osobną umowę. Natomiast dzisiaj będę starał się Państwu przedstawić, jak patrzymy na ten świat, na ten dziwny świat inwestycji obecnie, jakby naznaczony tym konfliktem, który odbywa się za naszą wschodnią granicą. I ja spróbuję to jakoś bez emocji tutaj obiektywnie opowiedzieć. Ja sam urodziłem i wychowałem blisko granicy ukraińskiej, także jest to dla mnie też emocjonalnie jakaś sprawa, natomiast dzisiaj postaram się w pełni tutaj obiektywnie przedstawić sytuację, jak widzi to nasza firma i jak uważamy, że klienci powinni, czy mogliby podchodzić w tej sytuacji do inwestycji. Mały, ostatnie już zastrzeżenie, zanim zacznę, to jest takie, że szczególnie w takim zmiennym otoczeniu, w jakim teraz jesteśmy, warto pamiętać o takiej złotej zasadzie, że w każde nasze inwestycje powinny być dopasowane do naszego profilu ryzyka, czyli tak mówiąc bardziej po ludzku, jak dużej zmienności możemy oczekiwać i jak dużą zmienność możemy wytrzymać, tak czując się w miarę komfortowo z naszymi inwestycjami.
Więc i oczekiwana stopa zwrotu i horyzont inwestycyjny, to wszystko tutaj ma znaczenie i to wszystko powinno być omawiane na spotkaniu z właśnie z doradcami ING Banku. Także tyle wstępów i myślę, że zanim przejdziemy do tego konfliktu, i bo tutaj dzieje się bardzo dużo i też chciałbym przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na rozmowę z Państwem, na odpowiedź na pytanie, to jednak warto zacząć od strony ekonomicznej, bo ona jest taką podbudową do tego, co będzie się dalej działo. Więc nie zapominajmy, że żyjemy cały czas w COVID-zie, w pandemii. Jesteśmy teraz już słabnącej, ale mocnej fali COVID-owej. I to właśnie pandemia naznaczyła naszą gospodarkę i światową gospodarkę przez ostatnie, no już lata można powiedzieć, czy kwartały na pewno. Na tym takim dosyć slajdzie, gdzie jest dużo informacji, widzimy, jak to się odbiło na tej gospodarce światowej w tym przypadku. Po lewej stronie na górze widzimy wzrost gospodarczy, czyli PKB, bardzo silne załamanie wzrostu, później bardzo silne odbicie i to spowodowało, że te gospodarki takie światowe i w tym Polska też są dosyć rozpędzone wchodząc w ten luty czy marzec 2022 roku. Ten wzrost gospodarczy jest dosyć wysoki. Po prawej stronie na górze widzimy, że mimo tego, że ten wzrost jest wysoki, to on nie jest równomierny i wiele jest punktów takich, które dalej nie działają. Mamy zatory, jeżeli chodzi o dostawy, o produkcję i to powoduje, że widzimy od dawno niewidzianą inflację. I to właśnie inflacja była najwyższym, najważniejszym tematem w zeszłym roku, w 2021 roku, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe, o inwestycje. Dolne wykresy pokazują, że zarówno i presja płacowa składa się właśnie na tą inflację i po prawej stronie na dole widzimy jakby reakcję banków centralnych, czy może inaczej oczekiwania na reakcję banków centralnych, bo tak jak u nas stopy procentowe już urosły i pewnie będą rosnąć dalej, tak banki takie te główne, czyli tak jak Fed amerykański czy europejski ECB, dopiero zaczynają, czy miały zaczynać tą falę podwyżek, którą my widzieliśmy już u nas w ostatnich miesiącach. Więc podsumowując to, przechodząc na takie prognozy po lewej stronie, to jest wzrost gospodarczy. Jeżeli popatrzymy na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, no to 2021 rok bardzo mocny, 5,6, 2022 też miał być relatywnie mocny, to jest 3,7. Unia Europejska, czy w Europa, strefa euro może bardziej, 2021 rok bardzo mocno, 5,2 i w tym roku też miał być bardzo mocno, 3,7. I tak rzeczywiście to jest jakby potwierdza to, co mówiłem wcześniej, czyli obecnie gospodarka jest rozpędzona i ten wzrost gospodarczy jest mocny. Natomiast po prawej stronie to, co obserwujemy, to widzimy no taką szybszą miarę wzrostu gospodarczego, te takie szare pole, które tu jest zaznaczone, które się obniża, to są oficjalne prognozy największych banków komercyjnych, które obniżają ten PKB na pierwszy kwartał Stanów Zjednoczonych widocznie do poziomu 2. Natomiast ta zielona linia to jest jeszcze ciekawszy wskaźnik publikowany przez oddział amerykańskiego banku centralnego w Atlancie i on jest taki bardzo szybki, bardzo też zmienny, ale bardzo szybki. I on pokazuje tutaj, jak widać, już on jako jedyny jest wskaźnik po rozpoczęciu konfliktu, i on pokazuje PKB amerykańskie na poziomie zera w pierwszym kwartale. Czy to się ziści, czy nie, bo ten wskaźnik, to nie wiemy, natomiast ten wskaźnik jest bardzo zmienny. Natomiast tak czy siak to pokazuje, że to tempo jest mocne, ale ono spada. Więc ten konflikt, do którego zaraz przejdziemy, on może wzmocnić tą tendencję słabnącego wzrostu gospodarczego. To tyle ze świata. Tak bardzo szybko Polska. Polska również mocna. Po lewej stronie na górze widzimy strukturę wzrostu PKB w Polsce. Te slajdy są zapożyczone właśnie z banku ING. I ten najwyższy słupek, który oglądamy, ostatni słupek w 2021 roku, to jest czwarty kwartał. Bardzo mocny wzrost gospodarczy w Polsce, 7-procentowy i to jest coś, czego dawno nie widzieliśmy. I te następne prognozowane słupki na 2022 rok też były wysokie i ten wzrost gospodarczy w Polsce miał być wysoki. Na dole widzimy plany inwestycyjne firm, które długo wstrzymywały się tak covidowo z tymi inwestycjami, no ale w końcu i one miały inwestować i mają inwestować w gospodarce, więc ta otwierająca się gospodarka po covidzie miała być dalej mocna. Więc tak podsumowując prognozy, które były przed tą agresją, tą inwazją, to one były dosyć mocne.
To wszystko powoduje, że znowu wracamy takim kołem do inflacji, bo to inflacja była tematem i cały czas jakby jest tematem makroekonomicznym numer jeden. Na wykresie po lewej stronie na górze widzimy inflację w Polsce, to jest ta szara linia, bardzo wysoko, otarliśmy się tak naprawdę od poziom 10 punktów procentowych, tam było ponad 9 w ostatnim odczycie styczniowym. No i oczekiwaliśmy, że ta inflacja będzie spadać, że od lutego ta inflacja będzie niżej. Ona dalej powinna być dosyć wysoko, ale niżej. Ten konflikt z kolei no, trochę nam tutaj namieszał w tych naszych prognozach i wydaje się, że tutaj będziemy musieli mieć korektę na poziom inflacji. Ta korekta raczej będzie do góry, czyli będziemy widzieć raczej wyższą inflację niż się spodziewaliśmy jeszcze dwa tygodnie temu, czy tydzień temu przed czwartkiem tak naprawdę. I na to reagują banki centralne i ten wykres po lewej stronie na dole pokazuje stopy te referencyjne, czyli te główne stopy banków centralnych w regionie i one mocno rosną. Każdy bank tutaj w regionie podwyższa stopy procentowe, nasz bank centralny również to robi i uważamy, że będzie dalej to robił. Tutaj docelowa stopa zaznaczona przez kolegów z banku to jest 4,5 lub wyżej, docelowa ta stopa i mniej więcej inwestorzy na rynku tak właśnie myślą, że ta stopa gdzieś będzie, że ten Narodowy Bank Polski powinien skończyć te swoje podwyżki gdzieś na poziomie 4-4,5. Natomiast to wszystko były prognozy przed tymi wydarzeniami, które dzisiaj nas tutaj przywiodły na to spotkanie. Więc podsumowując, jakbyśmy popatrzyli na tą tabelkę, czyli te prognozy takie no już liczbowe, no to 2022 rok mieliśmy mieć PKB na poziomie 4,5, czyli wysoko, inflację na poziomie 8, czyli też wysoko, natomiast ona miała spadać tutaj w następnych kwartałach, jak widzimy tutaj w rozbiciu kwartalnym. No i WIBOR 3-miesięczny 4,65 to jest stawka rynku pieniężnego. Ważna, bo ta stawka nam trochę mówi o tym, gdzie powinna być stawka Narodowego Banku Polskiego. O tym zaraz powiem, pokazując to na wykresie. I kończąc makroekonomię, ważny taki wykres już do tej obecnej sytuacji, jak się kształtuje polski eksport, to może być trochę nieczytelne dla Państwa te małe literki, natomiast ważne jest tutaj, że polski eksport po partnerach posegregowany, no to jeżeli popatrzymy na to, do kogo eksportujemy, tutaj mamy Rosję, która ma 3% udział w naszym eksporcie, tu mamy Ukrainę, która ma 2% udział w naszym eksporcie. Jeżeli popatrzymy na import, no to Rosja tutaj już jest znacznie wyżej, bo to jest powyżej 6%, natomiast Ukraina ma około procenta, jeżeli chodzi o nasz import, czyli import z Ukrainy. No tak. To nie są strasznie wysokie odczyty czy wskaźniki, natomiast one są no, takie znaczące, czyli to nie są jakieś ekstremalne wartości, ale one są dosyć ważne i to jakby wyłączenie tych dwóch rynków z eksportu czy importu może mieć wpływ na gospodarkę Polski i zapewne taki wpływ będzie miało. I to tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp makroekonomiczny, bo wydaje mi się, że ważniejsze jest to, co się wydarzyło i jak my uważamy, będą wyglądać rynki w przyszłości, czy w następnych dniach, tygodniach i miesiącach. I tutaj zanim przejdę do omówienia tego, chciałbym Państwu powiedzieć, że to w żadnej mierze to wydarzenie czwartkowe zeszłego tygodnia nie było w cenach. Znaczy rynek nie wyceniał takiego rozwoju wydarzeń i to, co się wydarzyło, było no, dosyć dużym szokiem dla rynków i obligacji, i akcji, i walutowych. Więc ja już abstrahuję od takiej sfery, takiej społecznej, ale ekonomicznie jesteśmy trochę w takich otoczeni przez wiele znaków zapytania. I takie scenariusze, które teraz sobie kreślimy, one mają duże prawdopodobieństwo, że nie są dokładnie tym, co będzie przed nami. Więc to, o czym teraz będę mówił, być może będzie nieaktualne już za tydzień, za dwa tygodnie, jeżeli się coś zmieni mocno na rynkach, dlatego że my cały czas jesteśmy w takim otoczeniu bardzo zmiennym. Wielu rzeczy nie wiemy, o tak bym powiedział. Natomiast no nie po to się spotkaliśmy tutaj, żeby o niczym nie mówić. Więc co się najpierw stało? No, mieliśmy inwazję, mamy wojnę, więc zostały przez Zachód, tak można by powiedzieć w skrócie, tak to będę określał, nałożone sankcje i reakcja Zachodu była taka, że do piątku była ona bardzo słaba, czy relatywnie słaba może, natomiast na weekend to odwróciło się wszystko o 180 stopni, można by powiedzieć, i od poniedziałku mieliśmy bardzo mocne sankcje i reakcje zachodnich krajów
na Rosję. I teraz te sankcje tutaj mam wylistowane, to takim tematem, o którym mówiło się dosyć długo, to było wyłączenie rosyjskich banków z systemu płatniczego SWIFT. Ten system, tak można by naiwnie, tak troszkę naiwnie porównać do takiego Gmaila dla banków. To jest taki system, który pozwala wymieniać informacje płatnicze bankom między sobą i tym samym dokonywać transakcji w różnych walutach między sobą. Więc wyłączenie rosyjskich banków z tego systemu jest mocnym uderzeniem. Natomiast tu na pierwszym punkcie jest, w pierwszym punkcie jest zamrożenie rezerw walutowych i to miało, i to jest jeszcze większa broń. To jest naprawdę, no jak to kolokwialnie się mówi, grube. Czyli to jest mocne, mocne narzędzie na tak naprawdę nacisk na Rosję, bo to jest zamrożenie ich niejako takiej polisy bezpieczeństwa na trudne czasy. O tym zaraz. Może włączę, bo tak będę czasami coś dopowiadał. Tak, tak, bo generalnie Rosjanie ewidentnie przygotowali się do tej sytuacji. Ich rezerwy walutowe, różnorakie rezerwy walutowe, czy na przykład związane ze złotem, one rosły od kilku lat bardzo, bardzo szybko. Wydawało się, że oni mają mnóstwo pieniędzy na ciężkie czasy, ale chyba się nie spodziewali, że te czasy są aż tak ciężkie dla nich właśnie, ponieważ część z tych ogromnych środków, są to setki miliardów dolarów, są po prostu nieosiągalne. Poza prawdopodobnie juanem, który stanowi jakąś niewielką część tego tortu, reszta będzie trudna do wykorzystania. Dokładnie. Tak jak tutaj Krzysztof powiedział, to była taka właśnie polisa bezpieczeństwa, czyli taki środek obrony przed potencjalnymi sankcjami. I te sankcje zostały nałożone, natomiast teraz przy zamrożeniu rezerw walutowych Rosja nie ma jak bronić rubla. To jest chyba najważniejszy punkt tutaj i też bardzo ciężko będzie spłacać zobowiązania wobec zagranicznych podmiotów, o czym zaraz powiem jeszcze więcej. Trzeci punkt to jest zakaz handlu nowo wyemitowanymi obligacjami. Tam to chodziło o to, że od 1 marca, jeżeli obligacje będą emitowane, nie będzie można, zachodnie podmioty nie będą mogły ich nabywać ani handlować. To trochę ma mniejszy już teraz wpływ, dlatego że Rosja nałożyła kontrsankcje, o których zaraz powiem. To wszystko ma implikacje w tym, że Rosja ma obniżony rating kredytowy do tak zwanego śmieciowego, czyli takiego bardzo niskiego. Ja mogę Państwu powiedzieć, że u nas w firmie VNN Investment Partners my mamy proces ESG i Rosja została oznaczona u nas w takiej metryce kontrowersji jako 5, czyli my nie możemy inwestować teraz w Rosję ze względu właśnie na podejście, na takie zrównoważone inwestowanie, na te właśnie ESG. Więc myślę, że jest więcej takich podmiotów na świecie i te ratingi Rosji dramatycznie spadły i wydaje się, że tutaj będzie duży problem z tym, żeby ktoś mógł zainwestować w Rosji no, w przyszłości. Dalej w długim terminie zakaz transferu technologii takich wysokich, zamknięcie przestrzeni powietrznej, to takie szybkie uderzenie. Bardzo ważne jest zerwanie umów współpracy z rosyjskimi firmami, bo to nie tylko państwa, ale też firmy zdecydowały się na taki krok. Mieliśmy takie komunikaty, że szczególnie te energetyczne firmy, które miały zaangażowanie w Rosji czy współpracowały z rosyjskimi potentatami takimi naftowymi, zerwały tą współpracę, czyli bardzo ograniczyły, co z kolei bardzo uderzy nie tylko w Rosję, ale też w Europę czy tam w te firmy. Więc to te sankcje są mocne i one nie tylko są mocne dla Rosji, chociaż przede wszystkim, ale też dla Zachodu. Dla tych krajów i firm, które to wprowadzają, więc my nie mamy wątpliwości, że one też będą boleć tutaj, czyli w tej części Europy. No i w końcu takie chyba symboliczne bardziej wykluczenie w sporcie i kulturze, bo tutaj o tym nie będę mówił, bo tutaj skupiamy się na ekonomii, ale to też jest socjalnie ważne, myślę. I teraz tak bardzo pokrótce, już mówiliśmy o tych rezerwach walutowych i tym SWIFT-cie. Składając te dwa narzędzia nacisku, bym powiedział, na Rosję, one w takim tandemie, czyli odłączenie rosyjskich banków od wymiany międzynarodowej plus odłączenie Rosji od swoich rezerw walutowych w innych walutach, no to powoduje po prostu, że Rosja ma bardzo ograniczone możliwości finansowania z zewnątrz. Czyli niejako może polegać tylko na własnej walucie. Tutaj mamy takie jeszcze małe okno chińskie, ale no to jest duży znak zapytania też, jak Chińczycy tutaj do tego podejdą. Więc to jest naprawdę mocne i wydaje się, że to jest prawie pewne, że Rosja wpadnie w recesję teraz. Jak głęboko, no to zależy od rozwoju sytuacji i jak długo to potrwa, bo my też tego nie wiemy. Nie wiemy, co będzie jutro, co będzie za tydzień, nie wiemy, jak to się skończy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej ten militarny konflikt przynajmniej się skończy. Natomiast jakby nie mamy wątpliwości,
że przy takim mocnym zwrocie w Europie, który nie tylko jest gospodarczy, ale również taki, bym powiedział, polityczny, mamy neutralność Szwajcarii, która została niejako przekreślona, mamy Niemcy, które skierowały się z powrotem w kierunku zbrojeń, więc wydaje się, że to nie zniknie jutro i to będzie Rosję drogo kosztować i tym samym Europę też, natomiast wydaje się, że Rosja ma tutaj poważne problemy, jeżeli chodzi o ekonomię przed sobą. Jeszcze tylko dopowiem, że tak naprawdę jak się patrzy, gdzie Rosjanie trzymają swoje pieniądze, to właściwie większość tych środków jest na Cyprze. Jeżeli Państwo byli na Cyprze, to pewnie widzieli, że to czasami wygląda jak jakaś dzielnica Rosji i tam jest prawie 200 miliardów dolarów rosyjskich pieniędzy. W porównaniu z tym w Szwajcarii jest 1/10. Więc jeżeli Cypr akurat będzie przyblokowany, to naprawdę też tych wszystkich oligarchów czy też zamożnych Rosjan bardzo zaboli, nie tylko instytucje państwowe. Tak, myślę, że to będzie odczuwane bardzo mocno. No i tutaj co Rosja na to? No bo to oczywiście nie pozostaje bez odpowiedzi Rosji. Więc Rosja przez to, że jest odcięta od zagranicznego finansowania i walut, podjęła też bardzo mocne kroki, czyli w pierwszym ruchu zakazała sprzedaży papierów wartościowych przez nierezydentów, co z kolei było w połączeniu z tym, że giełda jest zamknięta od poniedziałku, rosyjska, to było ogólnie ciężkie. Bardzo ciężko sprzedaje się teraz rosyjskie aktywa, gdziekolwiek, nie tylko na giełdach, ale też na rynku międzybankowym, żeby obronić rubla, który w poniedziałek się drastycznie przecenił od rana. Bank Centralny Rosji podwyższył stopy z 9,5 do 20. Wydaje się, że to jest taki dramatyczny ruch, ale to ma niejako zwiększyć atrakcyjność rubla dla innych podmiotów czy państw na świecie. No, uważam tutaj i my uważamy, że to jest jakby może trochę zadziałać, ale to nie jest główny powód, atrakcyjność rubla to nie jest, czy oprocentowanie jego to nie jest główny powód, dlaczego ludzie trzymali pieniądze w Rosji, więc wydaje się, że to będzie miało ograniczony wpływ na awersję do ryzyka, jeżeli chodzi o tą walutę. Dodatkowo te firmy w Rosji mają obowiązek przewalutowywać, jeżeli dostają zagraniczne dewizy, mają przewalutowywać 80% z nich na ruble, wspomagając walutę. No i bardzo ważna rzecz, Rosja zawiesiła płatności dywidend i kuponów od obligacji, czyli płatności dla nierezydentów, dla obcokrajowców ze swoich wyemitowanych instrumentów. I tutaj bardzo ważna data jest 6 marca, jeszcze ważniejsza 15 marca, bo 6 marca przypadają pierwsze płatności obligacji rosyjskich przedsiębiorstw, a 15 marca obligacji skarbowych. Jeżeli one nie zostaną spłacone, to oficjalnie oznacza bankructwo Rosji. Bankructwo w tym sensie nie dlatego, że oni nie będą mieli rubli, bo to mają cały czas, tylko że oni po prostu oficjalnie będą w stanie defaultu, czyli nie spłacą swoich zobowiązań. Bardzo szybko to poszło. To jest naprawdę duże uderzenie, dlatego też cały czas zastrzegam, że my nie wiemy, co będzie za tydzień, bo to wszystko, o czym ja mówię, działo się w poniedziałek, czyli 2 dni temu. I na wykresach tak szybko, jak to wyglądało, rubel od początku roku stracił już 50% i ten taki bardzo szybki wzrost tutaj widzimy na wykresie, to jest akurat dolar rubel, dlatego on rośnie. Na wykresie po prawej stronie widzimy tą stopę Banku Centralnego Rosji, drastyczna podwyżka stóp procentowych, trochę to wygląda tak jak w Turcji, tylko że w Turcji to były bardziej ekonomiczne rzeczy, tutaj są no, sankcyjne rzeczy, więc to jest dużo większy kaliber niż tam to widzieliśmy. I kontynuacja tego, o czym mówiłem, sektor finansowy Rosji bardzo mocno dotknięty. Widzimy to też po notowaniach na przykład rosyjskich banków, jeżeli są notowane poza Rosją, tam gdzie są notowane, one straciły nawet 80% wartości w ciągu 3 dni czy tam kilku dni, więc bardzo mocne uderzenie. Po lewej stronie jest wykres, który chyba mówi to, tu już przetłumaczę go, on jest bardzo mówi, jak blisko Rosja jest właśnie tego niespłacenia swoich zobowiązań. Ta linia taka bardzo szybko rosnąca do poziomu 1600, 1600 to jest 16%. I tyle trzeba zapłacić dzisiaj, 16% rocznie, trzeba zapłacić za ubezpieczenie moich obligacji, żeby one były spłacone. Jeżeli one nie zostaną spłacone przez Rosję, to ja dostanę zwrot tych pieniędzy. To jest 5-letni instrument, czyli 5 lat razy 16% to jest prawie 100%. Czyli prawdopodobieństwo bankructwa Rosji, czyli niespłacenia zobowiązań przez Rosję jest bardzo wysokie, dużo wyższe niż 50% obecnie. A po prawej stronie wykres stopy zwrotu od roku, to jest roczna stopa zwrotu na RTS-ie, czyli rosyjskim indeksie akcyjnym. Ona się kończy na poniedziałku, bo od poniedziałku RTS nie działa, giełda nie działa, więc inwestorzy
nie mogą sprzedać tych akcji na giełdzie. To też pokazuje, jak mocny jest ten wpływ tych sankcji na Rosję. Więc to tyle o Rosji. Natomiast chyba wydaje się, że z naszego tutaj podwórka, można powiedzieć, czy Polski, wydaje się, że większą uwagę my powinniśmy przywiązywać do tego, co u nas się będzie działo. No i tutaj wkracza do akcji NBP, Narodowy Bank Polski, który wprost mówi, że niewielki udział eksportu towarów do Rosji i Ukrainy w polskim eksporcie jest czynnikiem, który będzie ograniczał negatywny wpływ tej sytuacji na polską gospodarkę. Czyli to, co NBP nam mówi, to uspokaja i mówi, że zostaniemy tym dotknięci, natomiast to nie będzie jakieś dramatyczne. Natomiast negatywnie na polską gospodarkę europejską i europejską oddziałuje natomiast wzrost cen surowców energetycznych. I tutaj, no bez dwóch zdań, ja to o tym zaraz będę mówił, wydaje się, że będziemy mieli wyższą jeszcze inflację ze względu na to, że ceny surowców po prostu urosły i one są dosyć wysoko. Natomiast w drugim akapicie NBP, i to jest chyba ważne, mówi o tym, że będzie bronił polskiej waluty, co już się wydarzyło wczoraj. Jak popatrzymy na wykres z prawej strony, to jest wykres jednodniowy, czyli tylko 1 marca, to jest wykres euro złotego, czyli euro do złotego. Gdy osiągnęliśmy poziom 4,80 wczoraj, to mieliśmy i słowną interwencję NBP-u poprzez wypowiedź jednego z członka Rady Polityki Pieniężnej i NBP, czy tam ministerstwo sprzedało bezpośrednio to NBP. Tu mamy nawet cytat na górze. W dniu dzisiejszym NBP dokonał sprzedaży pewnej ilości walut obcych na złote. To wprost oznacza, że oni po prostu sprzedali euro albo dolary i zamienili to na złote, umacniając złotego. Czyli widzimy, że to jest nie tylko słowne wsparcie dla waluty, ale również takie fizyczne. I wydaje się, że to właśnie ten kanał będzie, ten kanał taki wprost interwencji na rynku, będzie wybranym przez NBP, jeżeli chodzi o wspieranie polskiej waluty. Teraz, dlaczego NBP miałby wspierać polską walutę w tym otoczeniu? No są dwa główne czynniki. Po pierwsze, ten czynnik taki no, najbardziej oczywisty, to jest to, że jakby poziom waluty pokazuje ryzyko kraju. Czyli jeżeli ta waluta nasza by się mocno osłabiła, to znaczy, że inwestorzy mogą po pierwsze stracić zagranicznie, ale po drugie, że ta waluta, mocne osłabienie waluty wskazywałoby na to, że rośnie nam ryzyko inwestycji w Polsce i utrzymywania w Polsce aktywów. Natomiast drugi czynnik, bardzo ważny w tym okresie, w którym teraz jesteśmy, czyli okresie inflacyjnym, jest taki, że im słabsza waluta, tym wyższa inflacja importowana ze świata. Czyli wspierając kurs walutowy, ograniczamy wpływ inflacji tej światowej w Polsce. Tutaj jeszcze taka uwaga, mówiliśmy o tych rezerwach rosyjskich, ale pamiętajmy, że również nasz Narodowy Bank Polski przez ostatnie lata te rezerwy sobie pomnażał i właśnie robi się po to, żeby w razie złych czasów je wykorzystać. No i właśnie te złe czasy przyszły. Więc to, co widzimy tu na wykresie, czyli taki gwałtowny wzmocnienie złotego, to niestety się, dalsza część tego wykresu byłaby taka, że niestety złotówka się osłabiła, ale można powiedzieć, że NBP ma jeszcze dużo amunicji i na pewno nie zawaha się wykorzystać jej. Tak, ja też pokazuję te wykresy, dlatego że jest takie powracające pytanie, czy NBP będzie podnosił stopy procentowe, żeby chronić złotego. Do tego jeszcze za chwilę dojdę, natomiast tutaj wskazuję na to, że raczej NBP będzie używał innych środków, właśnie tych rezerw walutowych, o których Krzysztof mówi, do obrony złotego. I teraz tyle z takiego, bym powiedział, globalnego podejścia i tutaj fokusu na Polskę, na walutę, a teraz jakbyśmy przeszli na taką bardziej praktyczną stronę i wpływ to na dane klasy aktywów tego, co się dzieje. Więc jeżeli popatrzymy, zaczniemy od nietypowo od surowców, czyli takiej no, klasy aktywów, która nie jest jakoś bardzo popularna, ale akurat w tym otoczeniu stała się no, taka na świeczniku, można powiedzieć, te surowce są. Dlaczego? Dlatego, że Rosja i Ukraina też, ale głównie Rosja jest bardzo dużym producentem surowców i eksporterem surowców. Po lewej stronie widzimy udział Rosji w eksporcie, światowym eksporcie surowców i w zależności od tutaj surowca to jest różnie, no ale to są wysokie wskaźniki, czy to jest platyna, złoto, ropa, gaz, czy pszenica, to jest dosyć dużo, więc po pierwsze te działania wojenne ograniczają taką logistykę surowcową, ale po drugie jest duży znak zapytania, co dalej, jeżeli chodzi o sankcje i wymianę handlową, bo jeżeli nie będziemy mogli my importować, a Rosja eksportować tych surowców, no to ich po prostu będzie mniej na świecie i ich ceny powinny rosnąć.
to nie tylko te surowce energetyczne, które są na taki znowu w centrum uwagi ze względu na to, że duże uzależnienie europejskich tutaj odbiorców od energii z Rosji, ale też surowce rolne. Prawy wykres pokazuje, gdzie łączny udział eksportu Rosji i Ukrainy w danych surowcach nieenergetycznych. Więc pszenica tutaj jest aż 25% światowego eksportu, to są te dwa kraje. Więc to też nie tylko ropa, nie tylko gaz, ale też inne surowce, które mogą mieć wyższe ceny ze względu na to, co się dzieje. No i dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to wpływa na ceny surowców, czyli im mniejsza dostępność surowców, tym ich ceny mogą być po prostu niższe, a trzeba też powiedzieć, że surowce już rosły przed tym konfliktem, wspierane tym, co się wydarzyło w pandemii i tymi brakami po prostu dostaw na czas i niedostępnością niektórych surowców na świecie. Więc po lewej stronie widzicie Państwo taki szeroki indeks surowców, czyli to, co jest wyszczególnione po prawej stronie, czyli to, tak naprawdę wszystkie surowce zebrane w jeden indeks, taki światowy indeks bym powiedział, i on już od dłuższego czasu jest w mocnej hoście, czyli we wzroście cen. I teraz wydaje się, że ten wzrost będzie wspierany dalej, chyba że będzie ten konflikt wygaszany wkrótce. Natomiast w naszym bazowym scenariuszu trudno będzie tak szybko odkręcić to wszystko, co się stało, więc wydaje się, że te surowce są naturalnym takim miejscem, gdzie te stopy zwrotu mogą być pozytywne, co widzimy w ostatnich dniach, bo po prostu tych surowców może być za mało albo mogą docierać za późno. Jak widzicie Państwo, są też miejsca, gdzie ceny rosną, ale tutaj w tym momencie chciałbym Państwa poprosić, jeżeli macie pytania, chcielibyście dopytać się o jakieś szczegóły, to bardzo proszę wpisywać je na czacie. Po zakończeniu naszej prezentacji chętnie odpowiemy. Dokładnie. Ja tak też troszkę szybko mówię, dlatego żeby zostawić też czas na pytania. Wydaje się, że to jest też klucz, żeby się z Państwem tutaj komunikować i odpowiedzieć na Państwa czy pytania, czy wątpliwości w związku z tą sytuacją, bo na pewno jest ich sporo. Więc tak nietypowo o surowcach zaczęliśmy. Są jakby produkty oparte na tych surowcach. Natomiast gro inwestycji jest w funduszach dłużnych, czy w inwestycjach, obligacjach po prostu, czy inwestycjach obligacyjnych. No i tutaj, czy obligacje rzeczywiście są tym najbezpieczniejszym aktywem? Bo to jest powtarzane jak mantra, że obligacje są tym takim aktywem, do którego obligacje skarbowe, do którego powinniśmy uciekać, jak mamy tak zwany risk off, czyli mamy wyprzedaż na rynkach akcji czy ryzykownych aktywów. No i tutaj trzeba wskazać niejako dwa aspekty tego zagadnienia. Po pierwsze jest to, że obligacje rzeczywiście skarbowe są na tyle bezpieczne, bo one mają gwarancję Skarbu Państwa, więc one zostaną wypłacone, więc to jest jakby jedna rzecz, ale one dlatego są uznawane za bezpieczne czy mało zmienne, dlatego że ich zmienność ich cen jest niska. I nawet jeżeli one się wahają dużo bardziej niż tydzień temu, to i tak dalej one mają dużo, dużo mniejszą zmienność niż na przykład akcje czy surowce wspomniane przed chwilą. I dlatego też w takim zrównoważonym portfelu, który ma być, ma przetrwać wiele zawirowań na rynku, te obligacje powinny mieć swoją część, bo one są takim buforem bezpieczeństwa, można by powiedzieć. Natomiast na tym wykresie chciałem pokazać jedną rzecz, bo często jest tak, że jeżeli jest strach na rynku i akcje spadają, surowce spadają i waluty rynków schodzących, to często jest niejako ucieczka do obligacji skarbowych, czyli inwestorzy kupują obligacje skarbowe, rotując niejako swoje inwestycje właśnie w ten sektor. Na tym wykresie chciałem pokazać, czy tak rzeczywiście się stało w ostatnich dniach. To jest wykres bardzo krótki, bo wykres rentowności obligacji od początku tego roku. Jak widzimy, czerwona linia to są rentowności polskie 10 lat w Polsce, 10-letniej obligacji, a zielona to jest niemiecka 10-letnia obligacja. I teraz w tym co tak się stało? No z dwóch powodów. Po pierwsze, niemieckie obligacje i amerykańskie to są takie dwa rynki, gdzie inwestorzy jakby w ciemno uciekają, jeżeli coś się złego dzieje. Więc to jest naturalne.
Natomiast polskie obligacje, jak widzimy nawet na tym wykresie, podążają za niemieckimi. Więc rentowności w Polsce też by spadły, gdyby nie to, że mieliśmy tutaj znak zapytania, jeżeli chodzi o inne aspekty inwestycji w obligacje. A tymi aspektami są inflacja i poziom finansowania budżetu, czyli jak tak w takich prostych słowach, jak dużo będziemy potrzebować finansowania tutaj centralnego na tą całą sytuację, która jest u nas w kraju, czyli na sfinansowanie systemów dalej, obronności pewnie jakiś dalej, czy nawet w pomoc dla uchodźców, którzy tutaj są. Tutaj będą pewnie potrzebne środki, które obciążą budżet, chociaż z drugiej strony mamy rozmowy z Unią Europejską i wydaje się, że płatności dla Polski, które były zawieszone, będą jednak szybciej niż się spodziewamy, co powinno wesprzeć obligacje z jednej strony, z drugiej strony powinno wesprzeć złotego, bo te waluty będą wymieniane na złote. I dlatego ta polska obligacja, ja się spodziewałem, że ona dużo gorzej zareaguje na tą sytuację, bo to jednak jest zaraz za wschodnią granicą, natomiast tutaj rentowności rosły bardzo spokojnie i my dalej uważamy, że te obligacje mają sens w portfelu i chcielibyśmy je mieć w takim zrównoważonym portfelu. I teraz pojawiające się pytanie, jakie mamy, jest takie, co dalej zrobi Rada Polityki Pieniężnej? Co zrobi Narodowy Bank Polski ze stopami i czy to nie będzie tak, że przez to, że zaraz będziemy mieli prawdopodobnie wyższą inflację przez ceny surowców i będą bronić złotego przez podwyżki stóp procentowych, czy te założone podwyżki przez rynek, które już są niejako wycenione, one nie będą wyższe. Czyli innymi słowy, czy NBP dodatkowo jeszcze nie podwyższy stóp niż to, czego się spodziewaliśmy. No i tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to tutaj posłużę się wykresem po lewej stronie, który pokazuje właśnie stopy Narodowego Banku Polskiego, ta czarna linia i dodatkowo WIBOR 3-miesięczny, czyli taką stawkę pieniężną rynku pieniężnego 3-miesięcznego i oczekiwania tej stawki za rok, to jest ta niebieska linia. Podsumowanie jest w tabeli po prawej stronie. Czyli w takim dużym skrócie można by powiedzieć, że dzisiaj w cenie obligacji są już podwyżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego do poziomu 4,5. Tak naiwnie na to patrząc trochę. Więc dzisiaj z 2,75 mamy prawie 2 punkty procentowe jeszcze wycenionych już dzisiaj w cenach obligacji. I to jest sporo. I to jest sporo, bo nawet jeżeli będziemy podnosić stopy procentowe dosyć szybko reagując na tą sytuację, to pamiętajmy, że czeka nas prawdopodobnie spowolnienie gospodarcze w związku z tą sytuacją i w związku z sankcjami i w związku z tym, że ten handel będzie utrudniony. Więc wydaje się, że czeka nas słabsza gospodarka niż się spodziewaliśmy w drugiej połowie roku, przez co Narodowy Bank Polski pewnie zastanowi się nad tym, czy te stopy nie podniesie rzeczywiście szybciej, ale zatrzymać się w pewnym punkcie i poczekać na rozwój sytuacji. Tak jak mówię, wszyscy, także NBP jest otoczony takim dużą niepewnością. Skupmy się jeszcze może tutaj na chwilkę na tych informacjach, jakbyś mógł jeszcze cofnąć, bo my dzisiaj nie będziemy mówić szczegółowo o konkretnych funduszach inwestycyjnych, chyba że Państwo nas zapytacie o to. Natomiast te informacje są szalenie ważne dla funduszy, które właśnie opierają się na obligacjach, czy to stałokuponowych tak zwanych, czy też takich, które są najczęściej sprzedawane, gdzie dzisiaj mamy dominację tak zwanych zmiennych kuponów. Zmienny kupon polega na tym, że mamy właśnie ową stawkę WIBOR plus jakaś dodatkowa stawka, marża i tak dalej. Zwróćcie Państwo uwagę, że dzisiaj od jakiegoś czasu już WIBOR idzie bardzo ostro do góry. Możemy spodziewać się, że on gdzieś tutaj wyląduje właśnie za rok na poziomie 4,5. Inaczej mówiąc, obligacje, które są w środku w funduszach, one powinny dawać mniej więcej taką stopę zwrotu. Inaczej mówiąc też, potencjał zysku dla tych funduszy, on jest rosnący i on będzie postępował wraz z dalszym wzrostem WIBOR-u, czego rynek się powszechnie spodziewa. Także to nie jest coś takiego, jak mieliśmy w zeszłym roku, że WIBOR gdzieś tam był nieco ponad zero. Teraz jest sytuacja zupełnie inna, ale to wszystko działa dla funduszy z pewnym opóźnieniem i to dopiero zobaczymy za jakiś czas. Mm-hmm. Tak, i myślę, że dobrym tutaj z obrazowaniem tego, co Krzysztof powiedział, jest ten wykres po lewej stronie, gdzie pokazujemy rentowności obligacji polskich teraz i rok temu. I rok temu one były dużo, dużo niżej, natomiast teraz są mniej więcej na poziomie 4, co oznacza, że jeżeli by na rynku się nic nie zmieniło przez następne 12 miesięcy, czyli rentowności by się nie zmieniły, nie drgnęły, to te obligacje przyniosą nam 4% stopę zwrotu. Więc to jest sporo, tym bardziej, że jak tutaj po prawej stronie widzimy te rentowności w czasie, które rosły, ale one już się zatrzymały, tak? One raczej już tutaj nie,
nie rosną nam dalej, więc to jest wskazanie, że te obligacje gdzieś tam pewnie znalazły jakiś swój punkt taki neutralny, bym powiedział, wyceniły te podwyżki stóp procentowych NBP-u, no i teraz czekamy na to, co się wydarzy z gospodarką, co się wydarzy z tym konfliktem. Więc obligacje mają tutaj swój znowu urok, bym powiedział, jeżeli chodzi o inwestycje. Okej, obligacje to te stabilniejsze części portfela. Co z akcjami w takim razie? No, akcje ucierpiały na tych wydarzeniach. Trudno, żeby było inaczej. To akcje są bardziej zmienne niż obligacje, więc one reagują szybciej. Czy to na rynku amerykańskim, niemieckim czy polskim, tutaj od lewej strony, to są spadki. W ostatnich, to są bardzo krótkie terminy. Tutaj 10 dni pokazujemy na tych wykresach. Duży znak zapytania jest, jak będzie wyglądać polska gospodarka, jak będzie wyglądać polski budżet, polskie inwestycje, bo my nie mamy wątpliwości, że tutaj nie tylko w krótkim terminie, ale w długim terminie będzie się zmieniać. Duże pytanie o energetykę, o energię ogólnie, jak to będzie rozwiązane. Więc jak podejść do inwestycji akcyjnych? No i tutaj pierwsze co, to spokojnie podejść, czyli emocje tutaj nie są dobrym no takim doradcą, więc to, czego my byśmy nie chcieli, to bardzo nerwowego podejmowania decyzji, nawet jeżeli mamy podjąć jakąś decyzję, nie wiem, wyjścia, wejścia, to podzielmy to na, nie wiem, 2-3 transze i to zróbmy, dlatego przy tak zmiennych rynkach, gdzie mieliśmy w czwartek minus 11%, w piątek plus 9% na giełdzie, to naprawdę są bardzo zmienne rynki. Natomiast akcje, one też mogą rosnąć w tym otoczeniu. Jeżeli rzeczywiście będziemy mieli dużą stymulację fiskalną, inwestycje w tej nowej, w nowej rzeczywistości, wsparcie gospodarki, być może większe nakłady na obronność, być może większe nakłady na taką samowystarczalność energetyczną, czyli jeszcze większy nacisk na to, żeby te odnawialne źródła energii wprowadzić albo uniezależnić się od dostaw energii ze wschodu, to wszystko działa na niektóre sektory prowzrostowo. Więc mamy tutaj sektory, które cierpią, ale mamy sektory, które jakby dobrze czują się w takim otoczeniu i mogą zyskiwać tutaj. Więc kluczem do inwestycji w akcje, oprócz takiego spokoju i braku emocji, to będzie pewnie selekcja, czyli wybranie tych sektorów, które będą odpowiednie do tej sytuacji. Mówiąc szczerze, przy tak zmiennej sytuacji, ja pracuję w TFI, ale też nie mam czasu, żeby to tak dokładnie śledzić jak zarządzający. Oni są otoczeni informacjami ze wszystkich stron, więc ja tutaj się zdaję na nich. Natomiast jak widzisz nawet na tym wykresie, niebieska linia to jest siła sektora bankowego, pomarańczowa to są sektory obronne i lotnicze. Więc widać, że to bardzo szybko może się zmienić, więc zmienność duża, natomiast akcje też mogą przynieść pozytywne stopy zwrotu i one są niejako na drugim biegunie od obligacji w tym momencie. Jeszcze taka uwaga co do tak zwanego timingu, bo faktycznie zmienność jest ogromna. Podam Państwu przykład, ja akurat obserwowałem akcje firmy Lockheed Martin, to jest producent myśliwców. Na przykład wczoraj mieliśmy plus 6 na giełdzie amerykańskiej, a godzinę temu było minus 5, więc nawet w tym rosnącym sektorze tam zmienność jest ogromna, to o tym trzeba pamiętać. A po drugie, jeżeli Państwo korzystają z funduszy inwestycyjnych jako sposobu na wejście na rynek akcji, to jednak one mają pewną bezwładność. Jeżeli Państwo zlecicie dzisiaj czy to nabycie, czy umorzenie, to zanim to się zrealizuje, to może trwać 2 dni, 3, w zależności od tego, jak dany fundusz funkcjonuje, no maksymalnie do 7 dni. Także pamiętajmy, że jest to pewna bezwładność tego narzędzia. No i na końcu fundusze mieszane, które są mieszanką, jak sama nazwa wskazuje, tego wszystkiego. I dlaczego my lubimy w tym otoczeniu fundusze mieszane? Dlatego, że mamy w nich dywersyfikację, która naszym zdaniem jest najlepszą odpowiedzią na niepewność, na te znaki zapytania, o których mówiłem. Czy to jest dywersyfikacja sektorowa, czy geograficzna, bardzo ważna w obecnym czasie, czy walutowa, również ważna, no to te fundusze mieszane właśnie mają to, czyli nie trzymamy tych wszystkich przysłowiowych jajek w jednym koszyku, wszystkich jajek w jednym koszyku, dlatego że nie chcemy mieć tego ryzyka w jednym sektorze, w jednym kraju. Więc te fundusze mieszane, czy inwestycje składające się z kilku sektorów mają rzeczywiście sens, bo być może jutro albo być może za tydzień znowu będziemy mieli optymistyczny scenariusz. Tak może też być, więc wtedy chcielibyśmy mieć jednak trochę ryzykownych aktywów. Dlatego my też się poruszamy jako zarządzający w dużej niepewności. Mamy oczywiście swój bazowy scenariusz, natomiast zawsze chcemy mieć tutaj dywersyfikację i to po prostu się stosuje w tych takich profesjonalnych portfelach zarządzających.
Więc tyle ode mnie dzisiaj, jeżeli chodzi o prezentację. Jeżeli co do szczegółów, jeżeli chodzi o produkty, to zapraszam Państwa do rozmów z Państwa doradcami. Natomiast tutaj przekazałbym jeszcze głos Krzysztofowi. Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, namawiam teraz do wpisywania pytań do nas tutaj na czacie. Mamy kilka, ale jeszcze ich jest nie za dużo, także jest to okazja, żeby podrążyć nas tutaj w różnych bardziej szczegółowych kwestiach albo ogólnych, w zależności od tego, jak Państwo do tego podchodzicie. Natomiast ja tutaj na zakończenie tej części prezentacyjnej chciałbym parę słów na temat tego, co my możemy Państwu dostarczyć jako private banking. Zapewne wielu z Państwa ma naszych doradców już przez wiele lat, tak, czyli generalnie są to osoby, które się Wami opiekują, które są z Wami w stałym kontakcie. I tak podsumowując, co my możemy zrobić w tej sytuacji? Oczywiście pamiętajmy, na czym ten private banking polega. Z jednej strony to jest jakby takie, można być proste dostarczenie palety produktowej. Tutaj jest to dosyć szeroki zakres oferty, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, obligacje Skarbu Państwa, przykładowo ostatnio cieszące się dużym powodzeniem, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, rozwiązania emerytalne. Jest tam cała długa lista różnych rozwiązań inwestycyjnych, natomiast to, że one są gdzieś tam dostępne na półce, to jakby czasami jest kłopot w poruszaniu się w tak szerokim zakresie możliwości. No i właśnie rola private bankingu polega na tym, że Państwo dzięki temu, że macie do dyspozycji wykwalifikowanych doradców, możecie wspólnie z nimi albo z ich pomocą zbudować portfel inwestycyjny zgodny z indywidualnymi celami, bo to jest istota. Państwo macie swoje jakieś cele związane z tym, co się z Państwa majątkiem może wydarzyć, natomiast my, analizując to z punktu widzenia horyzontu inwestycyjnego czy też Państwa profilu ryzyka, czyli jakby na ile jesteście odporni na różne wydarzenia. Teraz mamy oczywiście wydarzenia ekstremalne, ale w takich normalnych czasach to oczywiście no, są osoby, które nawet na niewielkie wahania cen są mniej odporne. My to staramy się z Państwem przeanalizować, zbieramy dla Państwa informacje, które pomogą Państwu w podjęciu decyzji inwestycyjnej, czyli jak zainwestować nowe aktywa albo jak przebudować istniejący portfel. I przede wszystkim rozmawiamy o portfelu zdywersyfikowanym. To, co Wojtek chwilkę temu pokazał, o tym koszyku, gdzie nie wkładamy jajek do tego samego koszyka, bo wiadomo, może przy katastrofie one wszystkie mogłyby się tutaj stłuc. Zależy nam na tym bardzo, abyście Państwo rzeczywiście inwestowali w różne klasy aktywów. Mogę tylko powiedzieć, że niektórzy z Państwa, na przykład, którzy zainwestowali część swoich środków w ostatnim czasie, na przykład w fundusze surowcowe, myślę, że teraz przy takiej dużej zmienności na rynku, jednak spadkach na niektórych aktywach, ich portfele zachowały się nieco lepiej. To podaję jako przykład, ale w takich czasach jak dzisiaj, gdzie jak się okazuje, kryzysy pojawiają się częściej niż kiedyś, no bo zwróćcie Państwo uwagę, 2 lata temu COVID, to jest ten pierwszy czarny łabędź ostatnio, który się pojawił, teraz drugi czarny łabędź, no niestety trzeba w jakiś sposób ze swoimi środkami działać tak, aby jakoś tam uodpornić na tego typu wydarzenia. Oczywiście nigdy nie jesteśmy w stanie się w pełni uodpornić, natomiast możemy zrobić wiele dlatego, aby te środki były pod większą kontrolą i były bardziej przewidywalne, jeżeli chodzi o wyniki. Tym się właśnie zajmujemy. My dla Państwa też analizujemy tą całą ofertę. Mamy tutaj w private bankingu specjalną komórkę Centrum Kompetencji Inwestycyjnych i na podstawie ich rekomendacji możemy Państwu dostarczać pewne rekomendacje, tak szczerze mówiąc, bo chodzi o to, że naszym kluczowym produktem jest usługa doradztwa inwestycyjnego. To znaczy, że możemy Państwu zaproponować konkretne rozwiązania w postaci rekomendacji. Ta rekomendacja jest u nas wystawiana pisemnie przez doradców, którzy Państwo się zajmują i na podstawie tego Państwo zalecamy dokonanie pewnych konkretnych działań na Waszym portfelu, który po prostu macie. Także jesteśmy do Państwa dyspozycji, jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym czy mailowym. Oczywiście on był ostatnio trochę utrudniony przez pandemię, która przecież jeszcze się tak za bardzo nie skończyła, ale jesteśmy do Państwa dyspozycji i mam nadzieję, że także w tych trudnych czasach będziemy w stanie pomóc też w zarządzaniu Państwa finansami. Dziękuję bardzo za tą część.
I poproszę Piotra, który, no cofnę się, tak, jeszcze nie kończymy webinaru, teraz jest część związana z pytaniami. Poproszę Piotra Górańskiego, który tutaj jakby stał na straży pytań, które spływały od Państwa i mam nadzieję, że będziemy przynajmniej na część mogli odpowiedzieć. Dzień dobry Państwu. Na wstępie chciałem tylko wspomnieć, bo pojawiły się pytania dotyczące poszczególnych funduszy, konkretnych funduszy. Tutaj zapraszam do kontaktu z Państwa doradcami. Oni będą najlepiej w stanie właśnie się ustosunkować do tych pytań. Mamy, zacznę, jeśli chodzi o opublikowane pytania, będę publikował pytania zgodnie chronologicznie, tak jak napływały. Pierwsze pytanie jest o inwestycje, które były dokonane w Rosji. Czy była w ogóle jakaś możliwość, aby zapobiec tak dużym stratom, które wskutek tego konfliktu zbrojnego zostały wywołane? To ja mogę powiedzieć tak. Były, znaczy można było te aktywa sprzedawać, czy to akcje, czy obligacje, do w zasadzie piątku. Oczywiście ceny ich były dużo niższe, natomiast te rynki działały. Obecnie od poniedziałku przy tych sankcjach, które są, bardzo to jest utrudnione. Giełda rosyjska jest zamknięta, a obligacje na rynku międzybankowym, pewnie ktoś nimi handluje, ale to jest bardzo ciężkie, więc nie ma przynajmniej oficjalnie cen na te obligacje. Więc fundusze inwestycyjne podejmowały kroki, żeby tą ekspozycję zmniejszyć. To ja już mogę się wypowiedzieć tutaj za nas i po prostu, czy w ogóle wyeliminować, więc można było po prostu to sprzedawać. Teraz jest to utrudnione. Dziękujemy. Tak, niestety mogę dopowiedzieć, że jeżeli na przykład mamy do czynienia z funduszami, które inwestowały na przykład bezpośrednio na giełdzie w Rosji, to mamy sygnały po prostu, że ich funkcjonowanie będzie zawieszone, no ponieważ giełda w Rosji nie działa, więc tak jakby też nie można wykonywać żadnych transakcji. Kolejne pytanie o osłabienie złotówki, to pewnie również bardziej pytanie do Wojtka. Czy to było spowodowane wypływem inwestycji z Polski? Tak, to jest jakby naturalna reakcja, jeżeli mamy jakieś duże wydarzenie takie negatywne, no wojna u sąsiada na pewno jest takim wydarzeniem, no to mamy też ryzyko jakiejś eskalacji tej konfliktu dalej, to jest jakby jedna rzecz, chociaż naszym zdaniem bardzo małe. Druga rzecz to jest to, że po prostu gospodarka, która jest u nas, będzie, tak jak powiedziałem, wolniej się rozwijać, co z kolei powoduje, że ten złoty może być po prostu niżej, będzie słabszy. I to jest jakby naturalna rzecz. Jeszcze inna rzecz jest taka też trochę techniczna, ale to trochę działa tak, że jeżeli zarządzający funduszem międzynarodowym nie może sprzedać rubla albo aktywów rublowych, to on czasami sprzedaje coś, co jest, tak kolokwialnie mówiąc, naokoło, czyli jakąś inną walutę, która jest obok geograficznie, że tak powiem, albo w tym samym koszyku. Nie jest to jakiś dominujący efekt, ale czasami takie coś występuje, więc no, trudno powiedzieć, że to, co się dzieje, jest pozytywne dla złotego. Stąd osłabienie. Tak, i to osłabienie dotyczy nie tylko Polski, ale też krajów, tak powiem, ościennych, bo również widać, że spadają na przykład ceny obligacji rumuńskich, węgierskich, a więc całego tutaj koszyka środkowo-wschodniej Europy. Mimo że tak można powiedzieć, gdyby zdjąć konflikt na bok, to można powiedzieć, że jesteśmy niewinni, tak? Ale niestety jesteśmy traktowani koszykowo. Tak, to trochę można to nazwać, że dostajemy rykoszetem, jak dokładnie nieraz się mówi. Kolejne pytanie o właśnie fundusze oparte o surowce, a mianowicie, no na pewno nie będziemy w stanie dokładnie odpowiedzieć, ale czy to jest dobry moment, aby zakupić fundusze oparte na surowcu, na surowcach, czy nie jest już za późno, bo surowce są drogie? No surowce na pewno są dużo droższe niż były rok temu i są droższe niż były tydzień temu. Natomiast to jest tak, że my patrzymy trochę, nie chcemy wskazywać dokładnego tygodnia czy dnia, kiedy co kupować, bo to też nie jesteśmy w stanie wskazać takiego dnia. Natomiast dla nas sytuacja, która nas otacza i która raczej szybko się nie rozwiąże jakoś dramatycznie, zupełnie to nie zniknie, po prostu naturalnie wspiera ceny surowców ze względu na te czynniki, które wcześniej mówiłem, czyli mniejszą ich dostępność. Więc wydaje się, że tutaj surowce są takim miejscem, gdzie no przynajmniej część portfela inwestycyjnego mogłoby być służyć jako takie zabezpieczenie niejako tej sytuacji, z którą mam do czynienia. Ja tylko dopowiem, że akurat Wojtek pokazywał wcześniej indeks,
dotyczące szerokiego jakby zakresu różnorakich surowców, czy to energetycznych, czy rolnych. Tak się składa rzeczywiście w przypadku NN Investment Partners, jest tam fundusz, który dosyć bliski jest, można powiedzieć, zachowaniu tego indeksu. Tak, dokładnie. To jest, no i to jest, mówiąc szczerze, to jest produkt, który od początku tego konfliktu ma nieustanne napływy. No więc to jakby nie jest odosobniony, to nie tylko ja tak myślę, tylko klienci po prostu też tak uważają. Tak, oczywiście. Mamy też tutaj, jak Państwo będziecie rozmawiali z doradcami, na przykład też fundusze, które inwestują bezpośrednio albo pośrednio w złoto, a więc kolejny surowiec, który, czy kolejne aktywo, które w takiego typu czasach, no, jego cena z reguły rośnie. Oczywiście, czy tak będzie, nie wiemy, ale tak często bywa. Dobrze, kolejne pytanie dotyczy obligacji. Jaką część portfela powinny one optymalnie stanowić? Super, że takie pytania się pojawiają, także dziękuję za to. Nie ma takiego optymalnego punktu dla wszystkich. Każdy musi go wyznaczyć sobie samemu. Zwykło się mówić, że to jest 60-40, czyli 60% obligacje, 40% akcje, ale to jest tak naprawdę z grubego palca. To zależy od tego, jaki mamy horyzont inwestycyjny, jak dużą zmienność jesteśmy w stanie znieść na naszym portfelu. Ja bym powiedział, że obligacje powinny stanowić na pewno większy udział w portfelu niż jeszcze rok temu, dlatego że rentowność ich i jakby ich szansa na zrobienie dobrego wyniku jest większa, a przy tym, co się dzieje naokoło, czyli przy takiej dużej zmienności i niepewności, to obligacje są tym miejscem, które ja bym w portfelu miał, sporo bym tego portfela miał w obligacjach, tak, przy tej zmienności. Na pewno jest to kwestia bardzo indywidualna, bo to, o czym Wojtek mówił, ta proporcja, na przykład dla inwestorów amerykańskich, ona jest odwrotna. Często podaje się, że w Stanach jako taki model to jest 60% akcji, a 40% obligacji. Ale to jest jakaś średnia. Natomiast każdy indywidualnie z Państwa ma inną jakby percepcję ryzyka. Są osoby, które będą chciały mieć przeważony w akcjach bądź surowcach portfel, a będą takie osoby, które tych akcji będą miały stosunkowo niewiele i będzie dominował portfel obligacyjny. To jest wszystko kwestia bardzo indywidualna. No właśnie, kolejne pytanie w sumie jest połączone z tym poprzednim, a mianowicie, czy jest to dobry zakup na, czy jest to dobry moment na zakup funduszy akcyjnych? No to znowu, nie możemy tego wskazać, jeżeli chodzi o dobry czy zły. Ja bym jeszcze raz, przy tak dużych niepewności ja bym nie chciał inwestować, ja przynajmniej tak prywatnie, nie chciałbym inwestować 100% w jeden sektor, czy w jeden typ instrumentu. Jeżeli założymy scenariusz taki, że nie będziemy mieli dalej eskalacji tego konfliktu i gdzieś tam będziemy wychodzić z tego, a te sankcje nie uderzą bardzo mocno w gospodarkę, no to pewnie tak. Jeżeli założymy z kolei, że nawet jeżeli będziemy mieli mocne uderzenie w gospodarkę, ale będzie to wspierane przez państwo, tak jak było po pandemii, no to znowu akcje bardzo mocno odbiły po pandemii. Natomiast my jesteśmy dalecy od tego, żeby mówić, że to już jest czas na otwieranie się bardzo mocno na ryzyko. Ryzyko rozumiane jako fundusze akcji, więc my widzimy napływy też do funduszy akcyjnych, natomiast jakby nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to już jest ten moment. To prawda, a poza tym, jeżeli państwo będziecie rozważali inwestycje w akcje, przeanalizujcie z doradcą też jaki rynek, bo ostatnio też widzimy, inaczej zachowują się akcje na rynku polskim, a zupełnie inaczej na rynku amerykańskim, zwłaszcza widać to po zmienności, ale też jakby potencjale straty i zysku. To wszystko jest bardzo indywidualne. Następne pytanie dotyczy makroekonomii. Jaki może być szacowany deficyt budżetowy? Wprost mówię, nie wiem, jaki to będzie poziom, natomiast jestem przekonany o tym, że to będzie wyższy poziom niż zakładany przed tygodniem, czy przed dwoma tygodniami. Uważam, że wyzwania przed polskim państwem, jeżeli chodzi o, no znowu tak wprost mówiąc, ogarnięcie tej sytuacji od strony finansowania będzie spore. Nie znamy jeszcze skali tego wszystkiego, to wszystko się dzieje przed naszymi oczami, natomiast ja uważam, że finansowanie polskiego budżetu będzie musiało być większe niż do tej pory myśleliśmy. Następne pytanie dotyczy z kolei funduszy surowców. Skoro one tak zdarzały, czy to nie jest moment, kiedy będzie moment odpowiedni na wyjście, czy też na konwersję, na przykład na jakieś fundusze obligacyjne?
Ja powiem tak, no skoro my mówimy, że obligacyjne fundusze mają sens i warto pewnie trochę mieć ich w portfelu, więc jeżeli ja bym miał 100% swojego portfela w surowcach, to pewnie bym część z tego zamienił. Znowu, jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że to już jest ten moment na sprzedaż wszystkich surowców, bo zarobiły i jestem zadowolony. Okej, tak, też jest jakieś podejście. Natomiast no, wiele znaków na niebie i ziemi mówi nam makroekonomicznych, że te surowce mogą być dalej wspierane. To nie oznacza, że one na przykład w następnym tygodniu mogą, nie wiem, spaść 10%, tak może być. Natomiast jestem daleki od tego, żeby takie zero-jedynkowe sugestie tu czynić. Więc może kawałek swojego portfela, część po prostu płynnić, zainkasować zyski i przenieść się na obligacje, które, tak jak powiedziałem, no, są dosyć atrakcyjne. Dziękuję. Jeszcze mamy pytanie dotyczące funduszy obligacyjnych, obligacji krótkoterminowych i obligacji długoterminowych. Jak w tych warunkach, jakie są perspektywy właśnie dla tego typu funduszy? Super. To też dziękuję za to pytanie, dlatego że ja mówię o klasach aktywów szeroko. Klasa aktywów obligacje nie jest homogeniczną klasą, czyli mamy obligacje krótkoterminowe, długoterminowe. To obligacje długoterminowe mają większą wrażliwość na zmianę rentowności, obligacje krótkoterminowe mają mniejszą wrażliwość. Fundusze, które są zbudowane na krótkoterminowych, tym samym mają mniejszą zmienność, a te na długoterminowych większą. Stąd też po takim negatywnym roku i wzroście rentowności w zeszłym roku te obligacje, fundusze długoterminowe mocno ucierpiały, a krótkoterminowe całkiem nieźle sobie poradziły, przynajmniej niektóre. Więc czy to jest już moment? No my uważamy, że jeżeli teraz będziemy mieli wyższą inflację, ale jednocześnie uważamy, że NBP nie bardzo będzie reagował na to tak drastycznie, co oznacza, że jeżeli przejdziemy ten okres, to te rentowności w przyszłych latach powinny być nieco niższe. Więc ta krzywa rentowności, czyli ten poziom rentowności naszych obligacji skarbowych, one teraz jest bardzo zbliżone. Ta krzywa jest dosyć płaska na poziomie 4, tak jak pokazywałem, mniej więcej każda obligacja jest na poziomie 4. To jest trochę taki moment, że jeżeli ta inflacja będzie na chwilę wysoka, to może, no znowu tak mówiąc prostym językiem, zaboleć te obligacje krótkoterminowe, ale długoterminowe mogą pozostać niżej, te rentowności mogą pozostać niżej. Więc my jesteśmy dalecy od tego, żeby już mówić, że to jest ten moment, kiedy warto kupować długi koniec i warto kupować długoterminowe obligacje, natomiast zbliżamy się do tego momentu. Gdyby nie ten konflikt, to myślę, byśmy byli całkiem blisko. Dobrze, następne pytanie dotyczy kursu euro-złoty, ale wydaje mi się, że warto też wspomnieć, nawet nie tyle pytanie jest o opór na kursie euro-złotym, ale w zasadzie no, w dobie umacniania się euro czy dolarów, czy w ogóle można mówić o jakimś, do którego momentu te kursy mogą dojść? No to jeszcze raz, ja jakbym dostał tydzień temu informację, że za wschodnią granicą mamy wojnę, to myślałbym, że euro-złoty będzie dużo wyżej niż jest obecny. Poziom 4,8, od którego się wczoraj odbiliśmy ze sprawą NBP-u, no jest pierwszym takim psychologicznym, można by powiedzieć, i tym samym takim już realnym oporem tam, gdzie Narodowy Bank Polski zainterweniował. Ja myślę, że to nie musi być koniec, ten euro-złoty może być wyżej, ale każde następne 10 groszy wyżej będziemy pewnie mieć jakąś próbę obrony tego. To jest czysto techniczne pytanie, to musielibyśmy siąść do wykresów, do kresek i to pewnie sobie narysować. Nie ma takiego poziomu, który NBP na pewno będzie bronił tak na 100%, to na pewno nie. Następne pytanie dotyczy makroekonomii. Mianowicie, czy gdy będziemy mieli niższy wzrost gospodarczy i Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie jednak stóp do 4,5%, to czy możemy spodziewać się spadku rentowności obligacji i wyższego zysku? A jeśli tak, ile trzeba było czekać na taki scenariusz? Kwartał, dwa, rok, czy może dłużej? Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy mniej niż obecnie to rynek wycenia, to powinno to mieć pozytywny wpływ na obligacje. I teraz tutaj z takim założeniem, że jeżeli złoty będzie stabilny, więc jeżeli RPP nie dojedzie do tego poziomu 4,5 i powie nam, że to już jest koniec, to wtedy długoterminowe obligacje powinny no, też to dyskontować, że pewnie będziemy te rentowności mieć niżej w przyszłości, no bo skoro RPP już
podniosła te stopy procentowe. Pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, o której nikt nie mówi, że podwyżki stóp procentowych schładzają ekonomię. Więc jeżeli my będziemy, mamy teraz, jesteśmy w cyklu, to ta ekonomia będzie, ten koszt kredytu jest wyższy. Plus nałożymy na to tą niepewność, taką wojenną bym powiedział, no to ta ekonomia może się schładzać szybciej niż się spodziewaliśmy. Więc ja bym tutaj nie wskazał takiego czasu, okresu, ja bym powiedział, że do szczytu inflacji, jak będziemy mieli szczyt inflacji. I do tej pory ten szczyt inflacji miał być w styczniu, czyli tam 2 miesiące temu, natomiast teraz pewnie nam się to przełoży, znowu przesunie ze względu na ten szok podażowy na energii. To może ja dopytam się jeszcze, czy twoim zdaniem posiadacze dzisiaj funduszy obligacyjnych, czy krótkoterminowych papierów, czy długich powinni je dalej trzymać, czy ma to sens? No to znowu zależy to od profilu ryzyka danego klienta. To co, jeżeli ja bym tak bardzo neutralny portfel chciał zbudować, to ja zakładając, że miałbym do tej pory obligacje tylko krótkoterminowe, to ja pewnie część z tego bym przeniósł na obligacje długoterminowe. Ale to znowu ja mówię ja, bo nie znam drugiej osoby, która ma ten portfel, więc to też zależy, pamiętajmy o tym, że obligacje długoterminowe mają dużo wyższą zmienność, więc jeżeli jesteśmy w stanie wytrzymać tą zmienność, to okej. Natomiast no to się łatwo mówi, jak się teoretycznie o tym rozmawia, a jak mamy taki czwartek w zeszłym tygodniu, no to wtedy widzimy na żywym organizmie, że tak powiem, co to znaczy zmienność, więc musimy być gotowi na zmienność. No właśnie, to jest kolejne pytanie, jest związane z tym, co się właśnie wydarzyło, a mianowicie, czy NNT FI zachowuje płynność? Domyślam się, że tutaj chodzi o płynność funduszy, czy fundusze są przygotowane na takie właśnie sytuacje, takie jaka miała miejsce w czwartek ostatnio. W dużym skrócie tak, jesteśmy przygotowani, mamy dużo gotówki w portfelach, mamy płynne instrumenty, które moglibyśmy sprzedać, jeżeli tutaj mocno by się nam rynek popsuł. Dzisiaj rozmawiałem 2 godziny temu z zarządzającymi, potwierdzili mi to i na akcjach, i na obligacjach. Godzinę temu rozmawiałem przed naszym tutaj spotkaniem z szefem ryzyka u nas, on mi też to potwierdził, więc tak. Dobrze. Kolejne pytanie dotyczy osłabienia złotówki. Czy ma to związek z charakterystyką budowania portfeli przez fundusze inwestycyjne, to znaczy z powodu wrzucania polskich papierów wartościowych do jednego koszyka wraz z rosyjskimi? Mhm. Czyli pytanie, czy my w zasadzie właśnie jesteśmy również, tak jak Rosja, krajem emerging markets, czy jesteśmy dalej tak klasyfikowani, czy jesteśmy wrzucani przez globalnych inwestorów do jednego koszyka i właśnie jak to wpływa na osłabienie złotówki, tak rozumiem to pytanie. Tak, no to taka szybka odpowiedź to jest tak, że to tak działa, że jesteśmy w jednym koszyku, jesteśmy po pierwsze w koszyku rynków wschodzących, po drugie w koszyku rynków wschodzących Europy Środkowo-Wschodniej, na do tego jesteśmy blisko geograficznie, tak? Co też ma znaczenie, bo jak tylko patrzymy makroekonomicznie, no to wtedy liczą się te koszyki, a tutaj patrzymy po prostu geograficznie, bo mamy konflikt zbrojny, więc wszystkie waluty regionu tracą, w tym i złoty, to jest właśnie pokłosie tego, że jesteśmy niejako blisko i makroekonomicznie, i geograficznie rubla i Ukrainy. Chociaż mi się wydaje, że akurat rubel to teraz wypada do koszyka super śmieciowego, więc to trudno. No, pytanie, jaka będzie w ogóle wymienialność rubla, tak? To jest chyba główne pytanie, które przed nami stoi. Jak będzie wyglądał handel międzynarodowy z rosyjskimi firmami? To jest duże pytanie, przed którym stoimy. No bo taką dalszą bronią, można powiedzieć, związaną z sankcjami, no to już jest izolacja w ogóle handlowa, więc miejmy nadzieję, że aż tak daleko to nie pójdzie, ale to jest też zanadrzu jako jakiś kolejny krok. Mhm. Wtedy mamy sytuację taką prawie jak Korea Północna. No miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dobrze, następne pytanie jest, jak ma wyglądać portfel walutowy w tym mieszanym koszyku? Domyślam się, że tutaj bardziej pytanie jest ogólne o dywersyfikację również walutową. Mhm. Jak taki portfel inwestycyjny powinien być zdywersyfikowany walutowo? Tak to pytanie odbieram. Tak, no to tutaj znowu wiele czynników możemy wziąć pod uwagę, czyli w jakim kraju jesteśmy, w jakim kraju zarabiamy, czy mamy jakieś wydatki przed sobą, w jakiej walucie, czy mamy oszczędności w jakiej walucie. Natomiast tak bardzo bym powiedział ogólnie, no to możemy na to spojrzeć po prostu globalnie, czyli jeżeli mamy produkt, który inwestuje globalnie, to on jest globalnie zdywersyfikowany i sektorowo, i walutowo.
Więc on jest zazwyczaj wtedy, ma wagi danych rynków, czyli najwięcej jest Stanów Zjednoczonych, trochę jest Europy, trochę Japonii i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym podszedł do tego tak bardzo globalnie. W takich wydarzeniach, w takich sytuacjach, takich stresu, no to dolar jest taką walutą, do której uciekają inwestorzy. Natomiast tutaj dolar też był dobry do tego, że jest daleko od Rosji czy od Polski. Euro było już słabsze tutaj. Więc ja bym po prostu to rozrzucił na główne waluty świata. Albo prawda, produkt, który jest dolar to się też sprawdził w dobie pandemii. Pamiętamy jeszcze jego wzrost. A następne pytanie z kolei jest o złoto. Mówi się o tym, że Rosja może wyprzedawać swoje rezerwy złota, w związku z czym pytanie jest o rekomendacje. Na to pytanie oczywiście nie możemy wprost, nie możemy odpowiedzieć, ale pytanie, czy tutaj jest w związku z tą podażą przez Rosję, czy jest ryzyko dla ceny złota? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, na pewno ryzyko takie jest, no bo jeżeli Rosja została odcięta od rezerw walutowych, to znaczy, że może wykorzystać swoje rezerwy złota. Myślę, że większość rezerw, nie wiem tego, ale myślę, że większość rezerw złota ma u siebie, więc to jakby jest u nich, więc mogą to sprzedać. No, następne pytanie jest, komu to sprzedadzą? To jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz, w jakiej walucie? No bo pamiętajmy, że złoto też jest w dolarach handlowane. Więc to jest skomplikowana rzecz w każdym polu, wymiana handlowa i międzywalutowa z Rosją. No jest takie ryzyko oczywiście, no bo Rosja ma dużo tego złota, to jest jakby jedna rzecz, ale z drugiej strony złoto też jest, Rosja jest też eksporterem złota, więc jeżeli zostanie odcięta od SWIFT-a i z wymiany handlowej, to znowu będziemy mieli mniejszy podaż tego złota od strony takiej produkcyjnej, bym powiedział. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, następne pytanie dotyczy skłonności do inwestowania w Polsce. Jak ten konflikt może wpłynąć zarówno na krajowe firmy, jak i firmy zagraniczne? Szybka odpowiedź na to pytanie jest, że negatywnie. Ja bym się dwa razy zastanowił jako przedsiębiorca z nowymi inwestycjami. Natomiast nie wiem, jaka będzie odpowiedź strony rządowej. Czyli czy my nie będziemy mieli szeroko zakrojonych programów jakichś, nie wiem, infrastrukturalnych, modernizacyjnych, obronnych. No, trudno mi jest w tej chwili wymienić wszystkie, czy też infrastruktury takiej technologicznej. Jeżeli takie ułatwienia byłyby zrobione, no to wtedy mielibyśmy nawet, bym powiedział, nie wiem, mały boom inwestycyjny. To wszystko zależy od tego, jaka będzie po pierwsze reakcja ludności. Wydaje mi się, że tutaj po prostu będziemy widzieć taką pauzę teraz z decyzjami. Takie chwile zawahania, żeby zobaczyć, co dalej z tym. Więc w okresie tego zatrzymania i takiej pauzy pewnie negatywnie. Dobrze, mamy jeszcze pytanie o fundusze oparte o nowe technologie. Czy obecna sytuacja to dobre dla nich perspektywy? Bardzo trudne pytanie. Z jednej strony, jeżeli rzeczywiście banki centralne nie będą podnosiły stóp procentowych tak wysoko, jak myśleliśmy, nie wiem, czy tak będzie, ale jeżeli tak się stanie, czyli nie podniosą tych stóp tak wysoko, no to technologia powinna na tym zyskiwać. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten cyberbezpieczeństwo pewnie będzie tematem takim sektorowym w nowych technologiach. Trzecia rzecz jest taka, że technologia to też ekologia i energetyka odnawialna, więc to też powinno być wspierane. Natomiast no, mamy taki duży znak zapytania, co z takimi sektorami tradycyjnymi, tak? No bo one były w niektórych miejscach ograniczane, jak na przykład te energetyczne, tak zwane brudne, a teraz nie wiem, czy tak dalej będzie. Więc technologia, wydaje się, powinna być tutaj dobrym, czy lepszym, w lepszej sytuacji niż była, o tak bym powiedział. Natomiast tu też mocnego przekonania nie mam, no bo ja bym chciał zobaczyć po prostu, jak to się dalej rozwinie, przynajmniej jeszcze pewnie z tydzień bym poczekał. Tak, już powrótku będziemy zmierzać do końca. Jeszcze myślę, że ostatnie pytanie, już jesteśmy troszkę po czasie, więc, ale z tego co wiem, to tam zostało niewiele. Tak, mamy raptem trzy pytania. No to może proszę jeszcze. Może jeszcze odpowiemy na nie. Tutaj padło sformułowanie, przenieść się na fundusze obligacji. To jest w sumie dobre pytanie, czy fundusze obligacji, czy też, tak jak kiedyś
była ta nazwa używana, fundusze pieniężne? To bardzo dobre pytanie, dziękuję za to też, bo to rzeczywiście był taki skrót ode mnie. Fundusze obligacje, ja mam na myśli fundusze inwestujące w obligacje, czyli te i krótkoterminowe, tak zwane kiedyś pieniężne, jak i te długoterminowe. Ja ten segment potraktowałem trochę jako całość, on się różni oczywiście, natomiast z tego, co ja bym zrobił, to bym po prostu sobie włożył trochę tu, trochę tu. Dziękuję. Następne pytanie jest dość ciekawe, ponieważ pytanie w zasadzie chyba do Wojtka. Co uważają Państwo o inwestycjach w akcje rosyjskie, które się znacząco przeceniły? Czy to w tym momencie jest dobry pomysł? Bo taka dla niektórych, no oczywiście na pewno nie ze względów etycznych, ale dla niektórych inwestorów może być ta wycena kusząca. No ja bym tak, ja bym, tu jestem jako przedstawiciel TFI, więc nie wypowiadam się za siebie i względy moje etyczne. Ja stricte profesjonalnie tutaj podejdę do tematu. Jeżeli mamy spółkę, która jest warta blisko zera, nie wiem ile jest tych akcji do 0,02, nie wiem ile jest akcji notowanych, jaki to jest kapitalizacja tej spółki. Natomiast jeżeli jest bardzo niska kapitalizacja, spółka przeżyje i będzie generować dalej pozytywne cash flowy, no to pewnie warto. Natomiast myślę, że jest tak dużo znaków zapytania wokół no dalej spółek rosyjskich i w ogóle notowania pewnie na niektórych rynkach, że tutaj trzeba mieć mocne nerwy, żeby inwestować. No ale to tak jak stare powiedzenie mówi, że trzeba inwestować wtedy, kiedy spada, tak? Kiedy jest nisko, a nie wtedy, kiedy wszystko rośnie. No to jest takie podejście typowo kontrariańskie, bym powiedział. Ja bym tego noża nie łapał spadającego. No ale wiem, że są osoby, które w takich sytuacjach czują się dobrze. Tak, ja z drugiej strony to pytanie, czy ze względów etycznych, czy chcemy tam inwestować, prawda? No bo rachunek ekonomiczny jedno, a kwestie etyczne drugie, prawda? Jest taka, że no mamy wiele możliwości inwestycyjnych na świecie i pytanie, czy chcemy w tamtą stronę pójść. To ja może... ja bym chciał też może dopowiedzieć, bo patrząc historycznie, niezależnie od tego, z jakim wydarzeniem mamy do czynienia, z jakim czarnym łabędziem, jakim konfliktem, możemy to obserwować od wielu lat, rynki znajdują sobie jakieś miejsce inwestycyjne. Teraz na świecie jest tak dużo kapitału, tak dużo pieniędzy, że obserwujmy tylko właśnie, w którą stronę te strumienie się przesuwają. To też wcześniej Wojtek pokazywał, że przykładowo banki w dół, zbrojenia w górę. Mogą być też inne zupełnie zestawy, natomiast to nie jest tak, że jakby w takich sytuacjach dzisiaj wszystko zamiera. Wręcz przeciwnie, jest cała masa inwestorów, którzy po prostu mając mandat od swoich, na przykład w przypadku funduszu, od swoich udziałowców czy klientów, oni poszukują inwestycji. Oczywiście na pewno też NN poszukuje takich inwestycji, które są w stanie zarobić, ale jakby no dzisiaj mówimy bardziej o tym, jak sytuacja wpływa na nasze tutaj bieżące notowania. No to ja powiem jeszcze raz, my przydzieliliśmy w zeszłym tygodniu rating odpowiedzialnego inwestowania dla Rosji jako taki, który nas blokuje w inwestycje rosyjskie. Więc my nie jesteśmy w stanie jako spółka zainwestować dzisiaj w rosyjskie instrumenty, nawet jeżeli zarządzający by tak zdecydował. Dobrze, mamy już ostatnie pytanie. Czy kurs euro-dolara może dojść do parytetu 1 po podwyższeniu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych? No wprost mogę powiedzieć, że może, chociaż nie sądzę. Myślę, że stopy procentowe będą tutaj trochę mniejszą rolę grały niż do tej pory. Wydaje mi się, że makroekonomia i inflacja i banki centralne są bardzo ważne i one cały czas są najważniejsze w tej opowieści, natomiast dużą większą uwagę przykładamy teraz do tego takiego dużego zwrotu, to bym powiedział takiego socjalnego, politycznego nawet bardziej, który obserwujemy i tutaj naprawdę dużo się wydarzyło, naprawdę dużo w ostatnich dniach, więc wydaje mi się, że my dopiero zaczynamy widzieć implikacje tego faktu. Więc no, może tak być, ale myślę, że nie w tym tygodniu, może tak. Dobrze, dziękujemy. Jasne. Przypominam jeszcze, jeśli chodzi o produkt, bo pojawiły się pytania dotyczące konkretnych produktów, czy bankowych, tutaj zapraszam bezpośrednio do kontaktu z Państwa doradcami. Tak, one dotyczą indywidualnej sytuacji Państwa, tylko tak nie chcemy tutaj omawiać tego na tym forum, ale na pewno Państwo uzyskacie odpowiedni komentarz, informacje u Państwa doradców. Także zbliżam się do końca.
Serdecznie dziękuję jeszcze raz za Państwa tutaj obecność i czas. Staraliśmy się w miarę szeroko tą sytuację nakreślić. Bardzo dziękuję tutaj naszemu prelegentowi Wojtkowi. Ja również dziękuję. Ja takie może dwa zdania na koniec ode mnie. Szanowni Państwo, to jest ciężki okres do inwestycji, do myślenia o inwestycjach, bo nasza głowa pewnie jest cały czas gdzieś indziej. Natomiast pierwsza taka złota zasada to po prostu wyciszajmy na ile się da emocje przy tych decyzjach. Tak, to jest to, co jest zazwyczaj złym doradcą. Także życzę powodzenia w inwestycjach i wszystkiego dobrego. Dokładnie idąc tym tropem też naprawdę polecam kontakt z naszymi doradcami w sposób nieco bardziej bezstronny, odcienny od tych emocji, które mamy na co dzień, bo każdy na pewno też z Państwa ogląda telewizję i to bardzo łatwo jakby troszeczkę odejść w inny świat, żeby też o inwestycjach porozmawiać z doradcami. Zapraszam bardzo do tego. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia pewnie na kolejnym spotkaniu. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.